Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej części naszego cyklu VTS dla profesjonalistów. W dzisiejszym odcinku pokażę Państwu, w jaki sposób wygenerować raport naruszeń dla kierowcy z uwzględnieniem klasyfikacji naruszeń KREPT. Ja jeszcze tylko przypomnę, że KREPT to Krajowy Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego i w ramach tego rejestru powstałego w 2017 roku prowadzona jest ewidencja poważnych naruszeń mogących prowadzić do utraty dobrej reputacji przewoźnika, czego oczywiście nikomu nie życzymy, ale tutaj uczulamy operatorów, żeby zwracali uwagę na to, co pojawia się w raportach. W jaki sposób taki raport wygenerować? Klikamy sobie ewidencję, raporty dla kierowcy, nowy raport. Wybieramy kierowcę, tutaj może z poprzedniego odcinka pana Grzegorza Malinowskiego, to ten, który miał tak bardzo dużo nieudokumentowanych aktywności. Wybieramy rodzaj raportu naruszeń, przechodzimy dalej. I tak, tutaj bardzo ważna kwestia. Jeżeli wprowadziliśmy sobie ręcznie jakieś aktywności albo właśnie nieobecności, musimy tutaj zaznaczyć źródło aktywności kierowców w systemie. Ponieważ jeżeli sobie zaznaczymy tylko plik DDD, no niestety te wszystkie nasze manualne wpisy, manualne działania, one nie zostaną uwzględnione w naszym raporcie. Następnie wybieramy sobie kontrolowany okres, tutaj wskazujemy sobie, bo pan miał bodajże od 1 czerwca aktywności do 30 czerwca, Czy odbierać przerwę podczas dyspozycji w załodze? Akurat nie był w załodze, ale generalnie tu zawsze zaznaczamy tak. Generuj raport wykroczeń. Za chwileczkę już będzie wygenerowany. I tak, mamy pomyślnie wygenerowany raport wykroczeń. Podglądamy. Przyjęliśmy, że te wszystkie znaki zapytania to były postoje, tak? Ale tutaj proszę zobaczyć, że mimo wszystko wygenerowały nam się naruszenia i tutaj przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy, kara dla firmy 100 zł, skrócenie dziennego czasu odpoczynku, kara dla firmy 150. I co my tu mamy? I tu jeszcze tak, kara dla kierowcy 50. No nie jest zbyt ciekawie, to jest raport tylko i wyłącznie za jeden miesiąc. Co prawda to są przekroczenia niskiej wagi. Nie są to poważne naruszenia, ale jednak zdarzają się niestety również tutaj u nas w systemie bardzo poważne naruszenia. Tutaj pozwolę sobie pokazać Państwu taki przykład firmy. Bardzo poważne naruszenie, skrócenie dziennego czasu odpoczynku. Kara dla firmy może niewielka, natomiast tu niestety pojawiło nam się bardzo poważne naruszenie. Firma już musi uważać jednak i bardzo, bardzo ostrożnie tutaj weryfikować wszystko i żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Pozdrawiam serdecznie.